Cześć wszystkim, z tej strony Bungie, a to jest symulator chirurga. Kliknijmy, żeby zacząć. Instrukcje są dla noobów. Ogólnie ta gra polega na tym, że mamy dokonać transplantu serca. I czy nam się to uda? Dobra, fajne. Dobra, zabierzmy się więc do roboty. Kolego, tą szmatę sobie naryjrzał. Dobra. Jest. Co by tu wybrać? Skalpel, waciki? Może wacikami go obłożymy. Masz. Debil. Nie wiedział, do jakiego lekarza pójść i poszedł do mnie. Dobra, weźmy młotek. Myślę, że młotkiem będzie się najlepiej penetrowało całe to... te rejony okolicy. Mostka, płuc. Mam w tym lekkie doświadczenie, patrzcie. Gin! O właśnie, mówiłem. Wszystko pięknie tutaj, tego od razu, bez zbędnych rzeczy. Oj, motek, dobrze. Nie, motku! Nie bij pana, pan nam nic nie zrobił. Leż, spokojnie. Dobra, nasz pacjent się wykrwawia. Jest. Wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest tak, jak powinno być. Myślę, że płuca nie są ci potrzebne, mój drogi kolego. Chcesz zobaczyć? Patrz, to twoje płucko. Masz, potrzymaj je sobie. No, kolego, albo twój właściciel się wykrwawi, o właśnie, precz. I zabierze sobą radio. Drugie płuco, hej ho! Jestem takim dobrym chirurgiem. Mógłbym pracować w NFZ-cie. Dobra, może po prostu porozgarniamy to wszystko, o właśnie. A! Czekajcie. A! Mój Boże, ta ręka. Tak! 360 ręką! Dobra. Zabierzmy się z powrotem za ratowanie życia. Myślę, że potrzebny mi będzie skalpel. I tym skalpelem... O, aj, prawie. Tak, idealnie. I tym skalpelem możemy uciąć serduszko. Tniemy. Jeszcze pracuje, jeszcze bije. Potrzeba... Tnij! No, żebro! To nie czas na takie głupoty. O, dobra, teraz szybko. Co by mu tam włożyć? Znaczy, trzeba najpierw po pierwsze wyjąć serce. Serduszko, wyjdź! No łap to! Łap, tak, dobrze. Ręka mi utknęła pomiędzy tylną, nie wiem nawet jak się nazywa ta część. Dobra, myślę, że niezbędny ci będzie kubeczek. Tak, gdyby twoje serduszko było spragnione, oj, chyba zbiłem szkło. Trudno. Na pewno w okolicach klatki piersiowej przyda ci się młotek. I na koniec damy serduszko. Jeżeli mi ono upadnie, to będzie troszkę źle. Dun 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 dun. No i co jest? Masz już nowe serce. Czego chcieć więcej? A! Może nie jest na miejscu. Chwila. What the fuck? Może jednak nie chcesz młotka. Może nie powinienem był wycinać ci płuc. Może, przepraszam, że wyciąłem ci płuc, a nie wiedziałem, że to może ci zaszkodzić. Au. Dobra. Młotku nie będziesz już potrzebny. Niech to serce się ułoży na miejsce. No leży już tam przecież. Może trzeba oczyścić z niepotrzebnych... trzeba oczyścić pewnie klatkę piersiową z niepotrzebnych elementów, takich jak żebra. Takich jak więcej żeber. God damn it! Niżej! Rozkazuję ci się zniżyć. O! Co ja złapałem? Dobra. No serduszko jest już pięknie na swoim miejscu. Czy ja wrzuciłem to stare? Przypadkiem nie. To stare mi wrzuciłem od razu, tak jak wszystko inne. Może to jednak te szczotki powodują... Znaczy szczotki, te waciki dziwne. Myślę, że mogą powodować to, że... Nasz pacjent nie chce sobie... O! Jestem takim dobrym chirurgiem! Wszystko jest w porządku, będziesz żył! A++! Składam się w podanie do NFZ-u, będę naczelnym chirurgiem zaraz obok doktora religii. On jeszcze żyje w ogóle? Chyba umarł. No nie wiem. W każdym razie, jeżeli wideo wam się podobało, to odwiedźcie mój kanał na YouTube, BungieOP, i życzę wam wszystkim miłego dnia i do usłyszenia. Cześć, hej! Też możesz być śmieszny.